Jednolity plik kontrolny to nic innego jak zestawienie danych z ewidencji księgowej prowadzonej przez każdego przedsiębiorcę. Od stycznia bieżącego roku każdy podatnik VAT zobowiązany jest przesyłać określone dane do organów podatkowych. W obrębie działania Suwalskiego Urzędu Skarbowego takich podatników jest niemal 4000. Dla większości z nich generowanie i wysyłanie JPK VAT było nowością. Nie jest to tak do końca nowe od 1 stycznia, bo już od połowy 2016 roku taki obowiązek wysyłania JPK VAT ciążył na największych przedsiębiorstwach. Od 1 stycznia 2017 roku wszyscy średni podatnicy byli zobowiązani, wysyłali już dane w ramach JPK. JPK składa się za każdy miesiąc do 25 następnego miesiąca. Istotna wskazówka dla tych, którzy nie korzystają z usług profesjonalnych księgowych. Tu ważne jest, że adresatem jest szef Krajowej Administracji Skarbowej, nie wysyła się JPK do urzędów skarbowych. Tak więc realizując obowiązek składania JPK VAT, nie da się dostarczyć papierowej wersji dokumentu do najbliższego urzędu skarbowego. I jak sama nazwa wskazuje, dokument ma postać pliku, który elektronicznie wysyłamy do... To czasami jest to jeden z błędów, które czasami zdarzają się przy wysyłce, że nie wysyła się tego ani w formie mailowej, ani za pośrednictwem ePUAP-u, tylko i wyłącznie w tej drodze elektronicznej i tylko i wyłącznie do szefa kasy. Kampania informacyjna oraz liczne szkolenia i spotkania w sprawie JPK przyniosły zdaniem pracowników Suwalskiej Skarbówki oczekiwane efekty. Ta nasza też akcja i akcja informacyjna ministerstwa przyniosła dość dobre skutki, bo mniej więcej na około 4000 podatników podatku VAT, tylko około 100 osób nie złożyło JPK za styczeń i za luty 2018 roku, czyli wydaje się, że jest to dosyć dobry wynik. Zresztą województwo podlaskie tutaj przoduje, jeśli chodzi o skuteczność realizacji przez podatników obowiązków w zakresie wysyłki JPK VAT w skali kraju. Mamy najwyższy wskaźnik realizacji tego obowiązku. Wciąż jednak niektórzy spośród przedsiębiorców miewają problemy z nowym dokumentem. Jakie błędy, a może po prostu nieporozumienia nam się zdarzają? Obowiązek wysyłki JPK obejmuje każdy miesiąc. Część podatników, nie jest ich może zbyt dużo, ale rozlicza się, deklaracje składa za okresy kwartalne. Ale i czasami zapominają o tym, że obowiązek składania JPK dotyczy każdego miesiąca. Także jedna deklaracja VAT, a trzy JPK za poszczególne miesiące. Czasami też wydaje się niektórym podatnikom, że jeżeli nie dokonywali żadnej sprzedaży, żadnych zakupów w jakimś miesiącu, to nie mają też obowiązku składania JPK. Nie, to nie jest to poprawne myślenie. Tak jak deklaracje składane są zerowe, tak i trzeba złożyć zerowe pliki JPK. A jeśli zdarzy się, że jakaś kosztowa faktura zniknie w czeluściach biurka i wpadnie nam w ręce już po złożeniu JPK VAT, nie panikujmy. Spokojnie i bez nieprzyjemnych konsekwencji możemy ją wykazać w kolejnym pliku kontrolnym. Przedstawiciele Fiskusa twierdzą, że dzięki jednolitym plikom kontrolnym rzadziej będą nas prosić o przesyłanie dokumentów, rzadziej będziemy też do skarbówki wzywani. I tego wszystkim przedsiębiorcom życzymy.